Witajcie, witam was w kolejnym materiale z gry World of Tanks u mnie na kanale, a tak pewnie porymujmy sobie, bo czemu nie? Słuchajcie, dzisiaj odkurzymy inną premkę. Jakiś czas temu kapnąłem się, że załoga na grillu 15 ma dwóch ładowniczych bez skończonego trzeciego perka, a to dlatego, że tą załogą gram sobie na Skorpionie i jak zwrócicie uwagę, to na Skorpionie nie ma ładowniczego. Tadam, nie ma. Nie ma ładowniczego, ogólnie Grill 15, jak i jak Panzer Esto, czyli topowe TD-ki niemieckie mają po 6 załogantów, natomiast jedynym TD-kiem premium, który umożliwia szkolenie wszystkich 6 załogantów, jest Jagdtiger 8.8. Jak Tiger 8.8 sprawuje się w obecnych realiach, no to już robiłem o tym materiał. Chciałem naprawdę skończyć dwóch tych załogantów, skończyć trzeciego perka na Jagodzie 8.8, ale po prostu nie byłem w stanie, nie wytrzymywałem nerwowo. Więc Jagdtiger został odstawiony, bo przyjemności z grania nie miałem żadnej. Z tego samego wyleciał również Krupsteier Waffenträger. On ma 4 załogantów, ale ma ładowniczego. Natomiast no, Krupsteier Waffenträger nie jest aż tak tragicznym pojazdem, pod warunkiem, że nie rzuca go non-stop na dziewiątki. Sztuk 4, wiadomo, tutaj też mamy 4 załogantów, jeden ładowniczy. Najlepiej ma Dicker Max, który ma 5 załogantów i wprawdzie jednego ładowniczego, więc no tutaj na raty można szkolić jeszcze, najpierw podszkolić jednego, potem drugiego. Dicker Max jest to TD, którego lubię i który mimo wszystko cały czas daje jeszcze radę. Kanonen Jagdpanzer, czekam na jakieś zmiany, bo też w obecnym WoT-cie nie jest to zbyt dobry pojazd. I stwierdziłem, że odszkolę sobie tych załogantów, tych właśnie ładowniczych na E25. Najpierw szkoliłem jednego, potem drugiego. Przy okazji też mam możliwość zrobić wam kolejny materiał o E25 u mnie na kanale. Pierwszy był wiele, wiele lat temu. Jeden z pierwszych filmów w ogóle u mnie na kanale to był o E25. Odkurzam go po latach. Pograłem nim trochę i ogólnie uważam, iż dalej jest to fantastyczna zabawka, świetna maszyna, która potrafi dać wiele frajdy. Oczywiście już nie tak dobra jak kiedyś. To wszystko też zależy. No, gra się zmieniła. Przede wszystkim chodzi o to, że w nowym matchmakingu częściej trafiamy na ósemki, a jednak doszło sporo tych ósemek twardych, nowych. ISM, VKP, premki nowe. No jest konkurencja zdecydowanie gorsza, zdecydowanie trudniejsza niż to było kiedyś, dlatego też zmieniłem rozkład amunicji na E25, 30 pocisków zwykłych, 30 goldowych. Tutaj na pocisku premium ta penetracja wynosi 194, to i tak nie jest bardzo dużo na tle wielu nowych ósemek. Duży zestaw naprawczy, racje bojowe i mała apteczka. Ten E25 to jest po prostu dla mnie zabawka. Natomiast dalej, jeżeli da wam tylko odpowiednią mapę, dużą mapę, gdzie możecie wykorzystać mobilność, gdzie możecie wykorzystać kamuflaż, i da wam na tej mapie was jako topkę, to E25 robi robotę. A jak jeszcze zrobicie pluton dwóch E25, to już jest lepiej. A trzech E25, no to jest zabawa. I uważam, że dalej to jest premka, jedna z ciekawszych w grze. Premka, którą warto mieć. Premka, którą można się fajnie pobawić. Oczywiście już nie tak jak kiedyś, ale dalej jest to bardzo dobra maszyna. Ja jeżdżę oczywiście siatą, lornetą, siata, żeby jeszcze wzmocnić kamuflaż tego TD-ka. Lorneta, bo dobrze ustawiona E25 potrafi robić za spotera, nawet na tej załodze z lornetą mam 479 metrów zasięgu widzenia. No i oczywiście dosyłacz, żeby jeszcze skrócić ten i tak fantastyczny czas przeładowania, zwiększyć ten DPM na takiej załodze, moi drodzy, z takimi ustawieniami. Czas przeładowania wynosi 2,42, czas celowania 1,35, celność 0,27, mówię już wartości z załogi, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc ja osobiście tę zabawkę polecam, ale możecie mieć też takie sesje, że będziecie trafiać na niewłaściwe mapy tunelowe, miejskie, na ósemki i wtedy już aż tak fajnie nie będzie. Takie serie też mi się zdarzały. Oczywiście czasami spotkanie OIK kończyło się one-shotem dla mnie. Czasami miałem tak, że praktycznie codziennie wieczorem, jak grałem 25, musiał się trafić Harków, co też zabijało troszkę przyjemność z gry. No ale innym razem dawało wam większe mapy, bardziej otwarte i wtedy można było poszaleć, a dowodem na to jest właśnie film, który wam przygotowałem na jakże znanej i lubianej na moim kanale mapie, ale to za chwilę zobaczycie. Tam tak naprawdę widać potęgę E25 na topie. Zapraszam. I tak, moi drodzy, nie mogła to być inna mapa niż kochany, uwielbiany wręcz przez moich widzów Erlenberg. A oczywiście tak, już tak całkiem na poważnie, jedna z moich ulubionych map w trybie ataku. No więc teoretycznie dla TD-ka trochę gorsza niż w trybie obrony, ale to jest E25.
To nie jest zwykły Terek, to jest super mobilny Terek. Terek z genialnym kamuflażem, Terek, który dzięki swojej genialnej mobilności i dzięki fantastycznemu kamuflażowi może robić za spotera i sprawuje się w tej roli bardzo, bardzo dobrze. Mapa Erlenberg, mapa otwarta, mapa duża, mapa z krzaczkami. To jest oczywiście jeszcze czasy przed wielkim rebalansem tej mapy, przed wersją 1.0. Jest to mapa jedna z właśnie z takich, na której można potencjał E25 wydobyć. Losowanie do tego fantastyczne. Jestem na topie, są piątki. Dwie artki, no tu już trochę gorzej, ale to też wy możecie pod wasze artylerie spotować, więc ogólnie to jest przykład, dlaczego dalej lubię E25, dlaczego lubię tym TDK-iem zagrać, chociaż nie gram nim zbyt często, bo tych maszyn mam po prostu dużo i w ostatnim czasie, gdyby tak naprawdę nie grałem w ogóle E25, gdyby nie to, że po prostu sobie wymyśliłem szkolenie tych ładowniczych, no to ta E25 dalej by się kurzyła, a tak jest możliwość odkurzenia czołgu premium, o którym naprawdę materiał robiłem dawno, dawno temu. Zobaczcie, sobie stoję z tyłu, czekam, łoję. Piątki mają słaby zasięg widzenia, więc w połączeniu z moim dobrym kamuflażem, tym bardziej jest to trudniejsze dla nich, żeby mnie wyspotować. Do tego też polecam wam, jeżeli gracie z siatą i lornetą, jednak poczekać, aż siata zacznie działać. To zdecydowanie robi robotę na E25, dużo, dużo trudniej was wykryć. Jest 1-3, więc bitwa nie zaczyna się zbyt dobrze. Przegrywamy. Ja jestem na stronie prawej. Zobaczcie, jak niewiele nas tutaj jest. Jest te 67 sztuk z tyłu, drugi sztuk ucieka i tylko grill. A przeciwników jest bardzo, bardzo dużo, więc ja tu trochę taką misję samobójczą, można powiedzieć, zrobiłem. Takie trochę Rambo style, ale Rambo style na E25 jest możliwy, bo też na tych tierach potraficie trollować czasami pancerzem. Oczywiście buła od KW2 czy od OIK-a może zakończyć się dla was krytycznie. Zdarzało się na streamach, że po prostu źle wyjechałem, OIK, jebut, garaż, dziękuję, do widzenia, full HP poszło. No ale takie bitwy jak ta trafiają się oczywiście jedna na wiele ich rozegranych, ale potem taką bitwę długo, długo się pamięta. Podjeżdżam, spotuję wrogą E25, to jest bardzo ważne, bo wrogi E25 również dysponuje genialnym kamuflażem, a jednocześnie on jest na obronie, więc łatwiej mu w teorii grać. Należy pochwalić moich drużynowych, którzy bardzo agresywnie zaatakowali od strony kapa, tam nie było dużego oporu, więc już wywierają presję na drużynie przeciwnej. Sztuki z tyłu, które stoją, też mi tutaj pomagają. Mam już 1000 uszkodzeń zrobionych i 1100 po spocie. 4-3, na razie full HP, artyleria już pierwsza kliknęła, co nie jest to coś, co mnie cieszy. Zużyłem oczywiście wcześniej apteczkę, więc muszę poczekać, aż to wszystko samo się wygasi. I teraz zobaczcie, stoję sobie na siacie, na lornecie, strzelam jak głupi, ale jednocześnie też wykrywam tutaj przeciwników. Ostatnie dwa pociski zwykłe, które mam załadowane, 5-4, jest kap. Cały czas spadają uszkodzenia po asyście, wyjeżdżam na chino, tutaj mnie podbiło, ale za moment go już poprawiam, bo ten reload robi robotę. Jest teraz komet, full HP komet. Wyjeżdża, jest do mnie tyłem, dzięki temu zyskam sporo czasu i zobaczcie już, ile bułek mu sadziłem. On się ode mnie dinga, to co mówiłem, pancerz E25 potrafi czasami trollować wrogów, teraz już mnie przebija, ale ja już zyskałem na tyle przewagę tym morderczym DPM-em, że nawet przyjęcie kilku strzałów nie jest aż tak, nie jest niczym strasznym, a komet w większości się i tak podbijał. 9-5, 2200 swojego, 2200 spota, mamy 4400 uszkodzeń łączonych i znowu podjeżdżam, znowu bawię się w spotera, jest lorka, tutaj niestety depresja działa, mi troszkę przeszkodziła, obrywam od T67, niestety zostałem zgęszony, musiałem zużyć zestaw naprawczy, żeby się odwrócić w stronę przeciwników, ale straciłem teraz Amuraka, wielka szkoda, no T67 na APCR-ach. I T67 jest to bardzo mocna piątka, bardzo dobry Tedek, który jeszcze na goldzie no bez problemu was łoi, przy okazji też ma genialną szybkostrzelność, więc poobijał mnie ostro. Straciłem swój atut, jakim jest szybkostrzelność, ale też spotuję tutaj cały czas, więc też jak widzicie, ten ARL nie obrywa od moich drużynowych, no dopiero teraz, ale coś tam jeszcze udało mi się ustrzelić i teraz artylerię kończę, wygrywamy, robię 5 fragów, 3000 uszkodzeń przekroczonych, prawie tyle samo spota, zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła kolejna masterka na E25. Tak jak mówię, dawno nią nie grałem, więc była to pierwsza masterka w tym okresie, kiedy ją z garażu wyciągnąłem. Medal wsparcie, służba patrolowa, stalowa ściana, tak, tutaj koment zdecydowanie pomógł w tym, oraz duży koliber. Finalnie udało się zrobić 3149 uszkodzeń własnych oraz 2000
928 uszkodzeń po asyście, co w sumie daje ponad 6000 łącznych uszkodzeń, do których przyczyniliście się E25, będąc na topie. Bitwa trwała krótko, bitwa trwała 5 minut. Ten wynik asysty plus ten wynik uszkodzeń oraz 5 fragów dało 1700 punktów bazowego expa. I jest to chyba najlepszy wynik na E25, jaki osiągnąłem. Wynik, z którego bardzo, bardzo się cieszę, bo jednak już 1700 bazowego expa jest to no, wynik, który nie robi się raczej codziennie, jeżeli jest się graczem mojego pokroju, więc ja takie wyniki doceniam i jestem z nich bardzo zadowolony. Ogromna przewaga nad resztą drużyny, jeśli chodzi o exp. I duża, jeśli chodzi o uszkodzenia, bo ponad 2000, ale przypasowały losowania, przypasowała mapa, drużyna przeciwna umożliwiła mi zagranie tak, a nie inaczej. Zobaczcie, u nich wiele czołgów niewiele zrobiło, natomiast no, moja drużyna gdzieś tam jak trzeba było to strzelała, więc stąd też ta asysta. 1700 punktów bazowego expa zrobione w 4 minuty i 52 sekundy od dzisiejszy WOD. Nie wiem, po co bitwy trwają teoretycznie 10-15 minut, jak większość z nich obecnie około 5. 50 strzałów oddanych, 32 tylko trafione, no ale tam było dużo strzelania na wariata, 27 z przebiciem, na te 3149 punktów uszkodzeń, 714 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechany dystans niewiele ponad kilometr, jak na E25 jest to naprawdę bardzo, bardzo mało. Uszkodzenia po asyście, tak jak mówiłem, niecałe 3000, ale 865 uszkodzeń a zablokowanych przez pancerz, co jak na te deka z tą pulą hapsów ma bardzo duże znaczenie. Pomimo wystrzelenia amunicji premium, używania materiałów eksploatacyjnych, to i tak udało się zarobić prawie 20 tysięcy kredytów na czysto, no bo tutaj i uszkodzenia, ale i przede wszystkim spot przyczyniły się do zarobków. Expa ze wszystkimi bonusami wpadło 3060, no i oczywiście 4 obligacje. I tak oto, moi drodzy, wygląda E25. Nie tak dobra jak kiedyś, bo się meta zmieniła, bo się gra zmieniła, ale dalej bardzo, bardzo dobra maszyna. Maszyna, która potrafi dać wiele frajdy i ja bardzo się cieszę, że mam tego TDK w garażu. A jak Wam się teraz gra tą E25, dajcie proszę znać w komentarzach. Ciekawy jestem, czy według Was bardzo mocno ten TDK ucierpiał przez te wszystkie lata, czy też nie, czy dalej jest fajną zabawką. Chętnie poczytam Wasze komentarze, podyskutuję z Wami. No i jeżeli obejrzałeś ten film, to pamiętaj, nie bądź klocem i film oceń, no i koniecznie zostaw też komentarz po sobie, bo dzięki Waszym komentarzom moje materiały mogą docierać do szerszego grona odbiorców, a ja zyskiwać nowych widzów. Dla Ciebie to tylko kilka sekund, a dla mnie ma to naprawdę duże znaczenie. Z góry dziękuję i zapraszam na kolejne materiały z World of Tanks, ale także na inne filmy z innych gier na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!